Dawno nie miałem poczucia, że Polska została tak dramatycznie upokorzona. Jak właśnie, kiedy obserwowałem wczorajsze obrady polskiego Sejmu, na których wszystkie zasady parlamentaryzmu były łamane, byle tylko namiestnik Duda mógł pokazać wizytującemu Polskę prezydentowi Obamie coś, co nie jest prawdą, ale wygląda dobrze, mianowicie, że sprawa właśnie została załatwiona, sprawa Trybunału, oczywiście. To jest, myślę, był taki dzień, którego upokarzający charakter w polskiej tradycji politycznej będziemy mieli długo. Takich wstydliwych, sejmowych dni kilka już za nami w historii Polski jest, w pierwszej Rzeczpospolitej, w drugiej Rzeczpospolitej, nie mówiąc o PRL-u. Ale dlaczego trzecia RP musi sobie taki żenujący i upokarzający spektakl zafundować i tak się upokorzyć? Na oczach obserwującego nas wyjątkowo uważnie w przeddzień szczytu natowskiego zachodniego świata, no bo bez przesady cały świat nas nie obserwuje, tego nie rozumiem. To łamanie charakteru, kręgosłupa własnego kraju, które prowadzi Jarosław Kaczyński, to jest coś, mam wrażenie, wyjątkowo antypolskiego, zaskakująco antypolskiego. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.